Mały samolot latający w liniach lotniczych ARM-u startuje z międzynarodowego lotniska w Los Santos. Na pokładzie znajduje się 11 pasażerów, 2 pilotów i 1 stewardessa. Pierwszy pilot to Jesse Sterling, natomiast drugi pilot to Peter Jackman. Samolot miał wystartować 30 minut wcześniej, ale wtedy warunki atmosferyczne nie pozwoliły na start maszyny. Samolot znikł z radaru, rozpoczęto poszukiwania, które zakończyły się 3 godziny później. Znaleziono samolot w wodzie, ale niestety nikt nie przeżył. Szczątki małego samolotu znaleziono kilometr dalej, rozbite na zboczu wzgórza. Od razu rozpoczęto śledztwo, bo rzadko zdarza się, aby dwa samoloty zderzyły się w locie.